Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. Armored Warfare, 7 tier Centauro 120. Pewnie wielu z Was znany już niszczyciel. Mnie się ostatnio bardzo spodobał. Przede wszystkim przez wersję Wolf. Wolf? No istotne, wilk, ponieważ ma bardzo fajną grafikę. Nie, a tak naprawdę przez to, że załoga już jest wyekspiona do 5 poziomu. Ja tak zagrałem wcześniej kilka nim bitew bez zbędnego ekspienia, także... Słyszałem wiele narzekania na ten niszczyciel czołgów, że jest po prostu beznadziejny, ale w wersji Wolf jest, albo został poprawiony, albo w wersji Wolf jest po prostu przekozackim niszczycielem, co mam nadzieję Wam zaraz pokażę. Penetracja na poziomie 440 i 368 na hitach, ale co ważniejsze, bije za średnio 700, także pomyślcie, co możecie zrobić nawet z 8-tierowym czołgiem od boku. No niestety, na razie emocje jak na grzybach, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Jedzie Stingray 2, mam nadzieję, że ktoś wyświeci jakieś czołgi i będzie można je spokojnie klepać. Nie wiem, czy wbije. Jest, 727 Centauro. Mam nadzieję, że jeszcze się uda. Nie, nie uda się jeszcze raz. Jest, widać go. Może zaraz zejdzie. Czemu ta lampka nie ten, bez efektu, coś tam już kapują. Dobra, dobicie czołgu oczywiście ważniejsze niż jakiś tam większy damage, bo zawsze to jedna lufa, w tym przypadku mniej. Challenger za 200, ja tutaj nie sądzę, żeby coś się jeszcze chciało jakoś pokazywać. Ci mi będą wybitnie przeszkadzać, a ja spróbuję się... strzelić w wizjer. Niestety nie udało się. Aj. Owajo się. No dobra, dość kurczę. No odsłońcie go, miśki. No nic. Spróbuję trochę podjechać i zobaczyć. No dobra. Ktoś tam był i zszedł. No i tutaj już się robi niebezpiecznie, bo podjeżdżając jest nas łatwiej wyspotować, a co za tym idzie... Możemy łatwiej zginąć, ale ja mam nadzieję, że w gąszczu tych wszystkich czołgów jakoś im zniknę i nie będą strzelać we mnie, bo jestem dość prostym fragiem na ten moment. Już jest ostry push, 15-12, także zapowiada się dość przyjemna bitwa. Dajcie strzelić, chłopaki. Widzicie, jak mnie wybrał od razu, tak? Bo nie musi celować, tylko... Noż do cholery. Dobra, zrobimy YOLO. Tak, gąsienice, no po prostu przekosmiczne YOLO. Gorzej nie mogło wyjść. Dobra, ale przy okazji udało się... zniszczyć. Jezu, jaki tutaj zamęt, zobaczcie. Wszędzie niebiesko, to z drugiej strony pewnie będzie grubo. Trzeba pamiętać, żeby nie przerumakować. Bo... A nie, baza jest na środku, także raczej nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Dobra, kolejny strzep. 300, to jest właśnie piękne w tym... czołgu. Ja się schowam, dopóki nie stracę spota. Może w tego Stingraya byś... Nie. On jest schowany. No i tu jest dla mnie bardzo niebezpieczne miejsce w tym momencie. A generalnie gładko idzie, także... A, nie obrywamy od niszczyciela. Dobra. Tego rozmienili. Już się trochę miotam jak Żyd po pustym sklepie. W kogo by tu? Aha. Już ktoś tam do mnie blinduje. Bohaterów blindem? Wiesz, to oczywiste, że ja chcę jeszcze postrzelać, a nie... Merkawa. No tutaj może być dla mnie dość niebezpieczne. Chwaląc się, kiedyś byłem mistrzem strzelania w takie VBL, ale to chyba już przeszłość. A, spotted. Zaraz pójdzie pecha od lawa i
Będzie go to garage. Nie, nawet nie. Okej, zniknąłem, zostaje trzech. Także podoba mi się to, jak się przetaczamy przez przeciwników. Love, Stingray, Weasel. No nic, trochę... Jest, dobra. 3300, całkiem przyzwoicie. Chociaż ten niszczyciel może dużo więcej, gdyby bitwa była taka... Jest, dobra. Statyczna to... Aha, ja mam 5 fragów, bomba. Gdyby bitwa była bardziej statyczna, to można by jeszcze lepiej pokazać, co ten niszczyciel potrafi, bo potrafi naprawdę dużo. 700 co 6 sekund, to po 30 sekundach... Yes! Udało się. 6 fragów, także myślę, że wkrótce obejrzycie tą bitwę na YouTube. Ja jeszcze powiem ze swojej strony, że udało mi się zareklamować i wziąć nowy internet. W końcu mam jakiś upload. Teraz 3-gigowy film ładuje mi się około 3 godzin. Wcześniej było to 12 do 14. Także pomyślcie, z jakim wyprzedzeniem musiałem planować te filmy, jak się pokazywały codziennie. Także było co robić. Zobaczmy jeszcze, jak to wyglądało wszystko w tabelkach. O, jest. Zaplik raid. As pancerny, bomba. 4400 damage'u, 773 po spocie, 5 killi, także całkiem przyzwoicie. Był w Challengerze jeden lepszy przez spota pewnie. Zobaczmy szczegóły, 261 tysięcy do przodu. Okej, okay. Taka bitwa, zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie motywuje, to motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka, pozdrawiam, bany.